Uwaga! Podajemy ważną wiadomość dla ślusarzy spawaczy. Dofama TIS zatrudni pracowników z doświadczeniem w branży metalowej, posiadających umiejętność spawania blach nierdzewnych i kwasoodpornych metodą TIG-MAG. Mile widziane uprawnienia spawalnicze. Złóż ofertę w biurze zarządu Dofama TIS, Kamienna Góra Wałbrzyska 2D lub prześlij drogą e-mailową pod adres ikruczek@dofama.pl. Zadzwoń 606 991 580 www.dofama.pl. Środa, 8 dzień sierpnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego. A w dzisiejszym serwisie: pożar przy ulicy Zielonej, walka o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, zniknęła poradnia kardiologiczna, uwaga, piraci drogowi. Chcemy przeciwdziałać kolejnym takim tragediom, stąd większa ilość patroli. A na zakończenie powiemy o świecie kultur w Radzimowicach. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze gasili pożar hali przy ulicy Zielonej. W płonącym budynku znajdowały się m.in. butle z gazem. Do pożaru doszło w środowe przedpołudnie po godzinie 10. Na miejsce akcji zostały zadysponowane 3 wozy bojowe. Dzięki błyskawicznej interwencji strażaków oraz pomocy pracowników firmy pożar udało się szybko ugasić. Z hali zostały wywiezione butle, w którym znajdowały się gazy techniczne. Po problemach z kontraktem na prowadzenie przychodni ginekologicznej w Eskulapie, inne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mają problemy z podpisaniem umów na świadczenie usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychodnia Eskulap od kilku tygodni walczy o podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w poradni ginekologicznej. Jednak to nie koniec złych i niepokojących informacji dla wszystkich pacjentów. Kontrakty na świadczenie usług w dwóch pozostałych przychodniach również zostały znacznie okrojone. To nie tylko chodzi o poradnię ginekologiczną, bo również w Enzozie Rodzina, również w ten sam sposób zniknęła poradnia kardiologiczna, która z kolei została również przepisana do szpitala powiatowego. Z kolei z przychodni przy ulicy Kościuszki prowadzonych przez szpital w Czarnym Borze zostały okrojone kontrakty na poradnię zdrowia psychicznego i poradnię uzależeń i współzależności od alkoholu w 27%, w 80% nawet, i te kwoty również znalazły się w szpitalu powiatowym. To, co dla NZO zostanie się przysłowiowym gwoździem do trumny, może być źródłem dodatkowych dochodów dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Nie może być tak, że to kosztem naszych NZO-ów jeden powiatowy szpital, który jakby jest do innych zadań, a nie do podstawowej opieki zdrowotnej, wzbogaca się. To budzi nasz niepokój, to nie jest dobra praktyka, tym bardziej, że chcę poinformować, że my bardzo mocno wspomagamy powiatowy szpital. Przypomnę zakup sprzętu, przypomnę wyłożenie znacznych kwot na budowę bloku operacyjnego. Kamienna Góra prawie milionowy wydatek poniosła, więc tutaj jakby następuje sprzeczność interesów. My wspieramy działania związane z podstawową opieką zdrowotną. To dzisiaj nam oba prywatne, ale NZOZ-y zapewniały. To funkcjonowało dobrze. Odbieranie im na rzecz szpitala, który mam wątpliwości, czy jest do tego przygotowany, budzi moje wątpliwości również. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Problem z podpisywaniem nowych kontraktów mają również placówki w Jeleniej Górze. Według informacji, które posiada poseł Marzena Machałek, w stolicy Karkonoszy jeden podmiot będzie świadczył usługi w zakresie specjalistycznych usług medycznych. To, co się wydarzyło, to naprawdę budzi poważne podejrzenia i poważne o to, że to był patologiczny konkurs, który premiował tych, którzy dawali najniższe ceny, a później, kiedy już będą monopolistami na rynku, będą dyktować, w jaki sposób będziemy leczeni. Będziemy przychodzić do specjalisty, który nie będzie miał wysokiego kontraktu, więc będzie musiał zaoszczędzić. Jeżeli to jest podmiot prywatny, to nie będzie dopłacał do tego, żeby wysłać pacjenta na badanie. Proszę mi wierzyć. I jeżeli ktoś dał cenę bardzo niską, to gdzieś będzie musiał szukać oszczędności. To, gdzie będzie szukał, na pacjencie, na służbie zdrowia, nie wolno oszczędzać w taki sposób, żeby... To nie jest zwykły przetarg. To nie jest przetarg na jakąś usługę fryzjerską, że ktoś może później pójść do fryzjera. Leczyć się musimy
w pewnym momencie wszyscy i doświadczamy potrzeby, chociaż nikomu tego nie życzę, kontaktu ze służbą zdrowia. I ja uważam, że przynajmniej na Najwyższa Izba Kontroli powinna to zbadać, a jeżeli wyjdą jakieś sprawy, to inne instytucje. Kamiennogórscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzają na terenie powiatu kamiennogórskiego działania mające na celu zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Czynności wykonywane wspólnie przez policjantów oraz funkcjonariuszy ITD przy pomocy samochodu z wideorejestratorem już przyniosły pierwszy efekt. Wzmożona ilość kontroli podyktowana jest tragicznymi zdarzeniami drogowymi, jakie w ostatnim czasie miały miejsce na drogach powiatu kamiennogórskiego. Działania funkcjonariuszy ITD, jak również policjantów, są związane z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami. Zwiększona ilość policjantów, patroli, nie tylko ruchu drogowego, ale właśnie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego ma zabezpieczyć, zapewnić bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. Ta zwiększona ilość patroli już przyniosła pierwsze efekty. Zostało ukaranych, można powiedzieć, kilku piratów drogowych. Mam tu na myśli kierowcę, którego można chyba nazwać piratem drogowym na ograniczeniu do 90 km. Samochodem ciężarowym miał ponad 140 km, jak również samochód osobowy blisko 160 km. No, to są najbardziej spektakularne wykroczenia, które oczywiście zostały surowo ukarane. Wszystko te działania są podejmowane po to, żeby bezpieczeństwo na naszych drogach było większe. Współpraca pomiędzy Inspekcją Transportu Drogowego a Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze nie jest jednorazowa. Głównym jej celem jest przeciwdziałanie tragediom drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze będą pracować dość długi okres, nie tylko okresowo poprzez wakacje, ale ja myślę, że nawiązana współpraca będzie długoterminowa, jak również wymiana patroli ruchu drogowego z sąsiednimi powiatami na pewno przyniesie rezultaty i bezpieczeństwo na naszych drogach na pewno wzrośnie. Choć nie można powiedzieć, że nie było tego bezpieczeństwa, kiedy nie korzystaliśmy z pomocy dodatkowych funkcjonariuszy, bo nasz powiat do czasu tych ostatnich kilku tragicznych, losowych wypadków był bezpieczny. Natomiast chcemy przeciwdziałać kolejnym takim tragediom, stąd większa ilość patroli. Kierowcy łamiący przepisy nie mogą liczyć na pobłażliwość. Wysokość mandatu w taryfikatorze dla tak zwanych piratów drogowych jest bardzo wysoka i myślę, że żaden z nich nie może liczyć na pouczenia. Po raz szósty w Radzimowicach odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Świat Kultur – Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich. Tegoroczną edycję imprezy podzielono na dwa dni – sobotnie uroczystości i rozpoczętą mszą świętą. Po niej Wiktor Urbańczyk dokonał oficjalnego otwarcia imprezy. Następnie otwarto wystawy malarską i fotograficzną. Odbyły się również pokazy prezentacji kultury średniowiecza z elementami nauki tańca dawnego. Publiczność zabawiały występy zespołu artystycznego Metamorfoza. Każdy chętny mógł nauczyć się ludowego tańca argentyńskiego. Gościnnie wystąpił również zespół muzyczny z Czech. Odbyły się także prezentacje technik alpinistycznych. W niedzielę uroczystości zapoczątkował zespół Wiadrowianie, wprowadzając gości w pogodny nastrój. Podczas imprezy można było wziąć udział w warsztatach szklarskich, tkackich oraz nauki gry na bębnach. Oczywiście nie zabrakło przysmaków. Uczestnicy mogli skosztować lub zakupić produkty z mąki orkiszowej, miodu oraz płodów rolnych. Było to niezwykłe wydarzenie dla tak małego sołectwa, które zamieszkuje zaledwie kilka osób, jednak odwiedzili je ludzie z różnych zakątków Polski. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i na kolejne wydanie programu Flash zapraszam już w piątek. Do widzenia.